Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Skyrim Special Edition na modach. Modyfikacja Bruma, nieoznaczona jaskinia. Okej. Po szczurku. Dla każdego. Ostatnio czytając właśnie Wiedźminy, odkryłem rzecz, która niewiele rzeczy mnie jakby obrzydza tak jakoś, w sensie, że jak o tym czytam, to czy nawet jak jest w filmie, czy w grze, to mam takie coś, że nie, dajcie spokój, nie? Nie ma takiego czegoś, do tej pory tak myślałem. Teraz już wiem, że jednak jest. Teraz już wiem, że jednak jest. Co myślę, że dobrze o mnie świadczy. Nie lubię, jak jest coś na temat... coś obrzydliwego, coś jakiegoś makabrycznego na temat... jakby to powiedzieć jakoś tak, kurwa, dyplomatycznie, łagodnie. Jeżeli to jest coś makabrycznego, biorąc pod uwagę nie wiem, kobiece narządy rozrodcze i ich i na przykład nie wiem, płód czy coś takiego, nie, to po co to do tego? Ja bym tego w ogóle nie ruszał, nie? To jest... już bez... dla mnie to już jest takie, no... tak jak widzicie, nie? Dla mnie to już jest takie... ech. No już dobra, nie? Dobra. Naprawdę możecie kogoś za jaja powiesić, nie wiem... upierdolić wszystkie ręce, nogi, nabić na pal, obedrzeć ze skóry, nie wiem... cokolwiek, nie? Ale już z tym, kurwa, nie wiem, wiecie, jakieś... właśnie grzebanie komuś gdzieś i nie wiem, oczywiście nie mówię, że tam było coś takiego strasznego w Wiedźminie na przykład, że tam przesada jakaś była taka totalna, nie? Myślę, że pan Sobkowski akurat wiedział, gdzie jakby tylko napomknąć temat, żeby po prostu powiedzieć co, o co chodzi, a gdzie powiedzieć trochę więcej. Ale dla mnie to już jest takie, kurwa, takie, że w ogóle niepotrzebnie to ruszać ten temat moim zdaniem, bo to jest... to nie jest, to jest dla mnie najgorsze w sumie, no. Więc... to jest chyba to. I przyznam szczerze i otwarcie, podpiszę się obiema rękami i własną krwią pod tym, że gardzę ludźmi, których jakby, którzy stwierdzą, że to jest fajne. Takie, wiecie, mówienie o jakichś takich właśnie jakichś rzeczach tego typu. A może nie mówienie, no bo mówienie to jest mówienie, ale chodzi mi o, wiecie, poruszanie specjalnie, żeby było... evil, nie? Albo żeby było właśnie takie, wow, makabryczne. Nie, no to jest po prostu, kurwa, to jest dla mnie słabe, nie? To jest żenada po prostu. Ruszanie tego, bo to jest tak jakby, nie wiem, to jest tak jak bić 3-letnie dziecko. I mówić, że jestem gangsta, kurwa, nie? To jest dla mnie... nie, ona ma na pewno lepsze, ale w sumie wezmę dami. Osłaniam cię. Co, nie wiecie, o czym mówię? Czym mogę służyć, mój tak? No to jest takie właśnie ruszanie takiej rzeczy, które oczywiste jest, że to będzie, wiecie, niesmaczne, obrzydliwe i w ogóle... i tak dalej, i że w ogóle, że ja pierdolę, nie, że lepiej, żeby w ogóle tego nie było, nie, na świecie, czy coś takiego, żeby nic się takiego nie działo nigdy, nie. I w ogóle, też kobiety są przecież słabsze, tak, i w ogóle, no, to nie, nikt mi nie mówi, że wiecie, nie wiem, że kobieta jest jakąś mega silną postacią.
No bo chyba nie. Człowiek jest mega słabą postacią na całym świecie, nie? Tak. No, przecież jest. Tylko, że jest rozumny i potrafi sobie ogarnąć. Więc wiecie, bicie człowiek może być zagryziony przez kurwa kota. Nie? Wiecie o co chodzi. A kobieta też człowiek. Tym bardziej, bo jest jeszcze słabsza. I po prostu chodzi mi o to, że ruszanie takich jakby osób i wciskanie na siłę jakiejś makabry w to jest po prostu dla mnie właśnie jak bicie 3-letniego dziecka, że wziąłeś 3-letniego dzieciaka i go sprałeś i mówisz, że jesteś kurwa... Wow. Nie? Ale ja jestem... Nie wiem... Kurwa, jaki nie, centralnie... No właśnie nie wiem, nie wiem po co, nie? Mówię jeszcze raz, pan Sapkowski nie przesadził w tym kierunku, ale no moim zdaniem niepotrzebnie w ogóle coś takiego wspominał, bo to dla mnie jest obrzydliwe i nie wiem, szukanie na siły chyba jakiegoś właśnie... Może chciał, żeby to było mocne, nie? Ach. Ale ta książka jest mocna, bo porusza takie tematy. A jedź pan w chuj z tym. Wiele różnych mocniejszych tematów można poruszyć i nie wyjść przy tym na jakiegoś kurwa zwyrodnialca, nie? Takie jest moje zdanie. Ale mówię, nie? Nie chcę mu pocisnąć. Przeczytałem... W 3 dni czytam jedną książkę, bo czytam na przerwach. Znaczy nie na przerwach, no. Jak mam czas. Ale w 3 dni pod rząd. Jedną książkę przeczytam. Łącznie mi zajęło 5 książek, 5 tygodni na razie, nie? No bo nie codziennie, tak? Tak mi się podobają i naprawdę świetnie się bawię, chyba tylko mi się nie podobało za bardzo. Czas pogardy był po prostu taki, że musiałeś to wiedzieć, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, tym, który on zarysował. On po prostu chciał stworzyć ten świat i to zrobił w czasie pogardy. Tworzył ten świat, żebyś ty wiedział, jakie, że tam są różne państwa, większe, mniejsze cesarstwa, o co chodzi, nie? Wszystko tak ten, nie? Ale to było też później tam, jakby gdzieś pod koniec tej książki ja bym na jego miejscu osobiście wrzucił coś takiego, co by było jakieś takie właśnie ciekawsze, a on tam jeszcze dopierdalał jakieś właśnie takie smuty, może stwierdził, że dobra, to będzie czas pogardy, taka będzie książka i chuj, nie? Dobra, spoko, oczywiście jego wola, nie? Ale tylko mówię, kurwa, że czas pogardy tak średnio, ale jak nie przeczytasz czasu pogardy, no to nie będziesz wiedział w ogóle, co się dzieje, więc trzeba przeczytać, nie? Jeżeli chcesz. Także ta książka była taka dla mnie po prostu, no dobra, niech muszę to przejść, żeby wiedzieć o co by, ale reszta no zajebista. Jak na razie, oczywiście jeszcze wszystkich nie przeczytałem, bo wliczam w te 5 książek też zbiory opowiadań, które są moim zdaniem niezbędne do tego, że to trzeba przeczytać, te opowiadania najpierw. Jeżeli ktoś zaczął sagę od sagi, właśnie, to mam wrażenie, że nawet może mu się nie spodobać właśnie saga, jeżeli nie przeczytał opowiadań. Bo to właśnie, te opowiadania to są takie przygody właśnie Wiedźmina, nie? Początkowe. I ty musisz się poznać. Bo tak to, bo później właśnie się zaczyna proper saga, nie? Wiecie, księgi. To tam on właśnie już zakłada, że ty wiesz, kto to jest Wiedźmin. Znasz chociaż część jego przygód i on zaczyna opowiadać historię tego wszystkiego, co się dookoła dzieje i wpierdala w to Wiedźmina i jego kumpli, nie? Także zanim ty naprawdę zaczniesz lubić, powiedzmy, te wszystkie postacie, to ty musisz najpierw się dowiedzieć, co się działo wcześniej, także niezbędna rzecz to jest przeczytanie najpierw opowiadań. Bo inaczej może ci się w ogóle nie spodobać, nie? Także tego. Mówię tylko o tym, dla mnie to jest oczywiste i chyba każdy, kto jakby najpierw zaczął, poznał Wiedźmina kiedykolwiek, no to poznał go po opowiadaniach, nie? Ale są też ludzie, którzy dopiero niedawno zaczęli wiedzieć w ogóle, że są książki. I
Dlatego mówię, że macie sagę o Wiedźminie, ale macie też te opowiadania i te one nie wiem, czy są oficjalnie się zaliczają do sagi czy coś, ale jak wpierdolisz sobie w Google'ach saga o Wiedźminie, to ci nie pokazuje opowiadań chyba. Chyba. Więc jeżeli nie pokazuje, to pamiętajcie, żeby przeczytać opowiadania, bo inaczej w ogóle może wam się cała faza spierdolić, nie? Dobra. Okej. Okay. Tu jeszcze jakaś inna jaskinia na horyzoncie. Moja dziewczyna tak tylko ona. Jak jedwab jest nieskażona. Lubię jej farbowane rzęsy. Biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje. Ona zmysłowo na mojej twarzy. Oglądałem też ostatnio Big Lebowski. Nie wiem, oglądaliście Big Lebowski? Jeżeli nie oglądaliście Big Lebowski, to obejrzyjcie, bo ja myślę, że to każdy powinien sobie obejrzeć. Ten film wam krzywdy nie zrobi, nie? Jest po prostu fajny, moim zdaniem. To jest taka komedia śmieszna, nie? No taka delikatna też. Moim zdaniem. Znaczy, lekka po prostu, mega, ale zajebista. I tak każdemu mu się przydało, moim zdaniem, poznać historię kolesia, bo tak się nazywa główny bohater. Dude. I po prostu czasami taki Big Lebowski musi w nas... Znaczy, bo dla mnie Dude to jest Big Lebowski, nie? Jakby ktoś nie wiedział. Jakby ktoś już oglądał, nie? Dla mnie Dude to jest Big Lebowski. On jest Big. Dla mnie on jest wielki, nie? I każdy czasami w takiego Lebowskiego powinien się zamienić. Polecam, naprawdę. Nie zawiedziecie się raczej. Coś lekkiego takiego, żeby właśnie... No, tam nawet gdzieś słyszałem, że... O, jest kinia, że zimieszka. Tam nawet gdzieś słyszałem, że jakiś kurde... Z przymrużeniem oka takie religia powstała. Judaizm czy coś takiego, nie? Że po prostu zaczęli go wyznawać. Jego podejście do świata i w ogóle... Oczywiście to na fazę, nie? Nie bez paniki, proszę. I ten... I jak mi się czasami przypomnę właśnie koleś i jego podejście, to mi łatwiej się żyje. Więc polecam wam Big Lebowski, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Naprawdę. Zostaw, kurwa, tego kozła. Szmato. Nie ma darów. Nie ma. I tak to leci, prawda? Czy tylko ja mam wrażenie, że niedługo zawiniemy z tej brumy całej? Jeżeli ktoś już grał i wie, że na przykład nie odkryłem czegoś zajebiście ważnego, to możecie napisać w komentarzach, najwyżej się wrócimy później. No nie wydaje mi się, staram się być, kurde, konsekwentny. W miarę. Grzybowa dziupla. A, coś tam mówiliście, żeby... Czekajcie, to co? Nie wiem. Zresetować otwieranie zamków, tak? A jak to się robi? Tu coś jest.
legendarny, tak? I co? Zamiana umiejętności w legendarną spowoduje modyfikację wartości do 15 oraz usunięcie jej cech. Tak. Otwieranie zamków jak najbardziej. Na pewno chcę zmienić umiejętność w legendarną. Tak. Tak, no bo dzięki temu mogę poziomy znowu cisnąć, nie? Przy tym, robiąc to. Okej, okay, nie znałem tego, muszę przyznać. Dzięki wielkie. Nie pamiętałem, nie znałem tego może w ogóle, chyba. Nie wiedziałem, że coś takiego jest. Lubię jej farbowane rzęsy, piegi i policzki blade. No i tak na przykład ktoś siedział i w chuj roboty wpakował w taką jaskinię jakąś. A ty tu przychodzisz jak do kolejnej jaskini w Skyrimie. Tylko że w Syrodil. Wiecie o co chodzi, nie? Dobra, gdzie to się idzie? Bo nie wiem. Wziąłem w chuj tych zaklęć, ale nie używam, nie? Nie wszystko można, nie wszystko. Chociaż są takie gierki, gdzie mam ochotę zagrać takim rasowym magiem, że centralnie tylko magia praktycznie, może jakiś kostur później. Ale to też przecież magia, praktycznie. Że w ogóle znać wszystko, błyskawice, pioruny, kule ogniste. Latanie, nie wiem, i tylko tak latać i napierdalać jakimiś tam czarami, rozbłyskami. Tylko że to musi dobra gra być, żeby ona to miała dobrze zrobione, bo może się okazać, że ty pakujesz w umiejętności w chuj tam tego czasu, grasz, się później okazuje, że magiem się chujowo gra jest źle zrobiony. Większość gierek jednak zakłada tego typu, żeby coś latał z mieczykiem. Ale nie mówię, że nie da się dobrze grać magami przecież, tylko bezpiecznie jest zagrać czymś innym chyba. Jeżeli nie wiesz, jeżeli nie wiesz, czy dobrze magiem będzie. Lubię jej farbowane rzęsy, piegi i policzki blade. Lubię kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona. Jak jedwa. Słyszałem. Nie musisz się powtarzać, synu. What was that? Bandita Banita.
Dobra. To idziemy tu chyba, nie? Oła. Czy nie wiem. Trochę się zgubiłem. Ja w ogóle na przykład nie rozumiem, jak to się robi. Nie umiem wysmarkać się w palce. Ja nie wiem, jak to się robi. Nie umiecie to? Ja tego nie umiem. Muszę coś mieć, jakąś chusteczkę, kurwa, nawet kartkę, nawet z papieru, nie? Z zeszytu. Ale nie w palce, nie umiem po prostu. Nie wiem, jak to się robi, kurwa. Poza tym to nie jest przyjemność. Pamiętajcie, że ważna rzecz to znajdować w życiu małe przyjemności. Wtedy będziecie szczęśliwsi, nie? Jeżeli wam smakuje szklanka Coca-Coli, delektujcie się nią w chuj. Zróbcie tak. Zajebista. To akurat nie jest szklanka Coli, ale wiecie, o co chodzi, nie? Ja na przykład znajduję też przyjemność w wysmarkaniu się. Ale nie w palce, kurwa. Nie wiem, jak to się robi. Moja dziewczyna tak tylko ona jak jedwab jest nieskażona. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Kardzę tymi skarbami. Jaki kurwa poszukiwacz przygód, nie? Poszukiwacz przygód. Stalowy hełm, lepszego przywołania, zaklęty. Ebonowy miecz, diadem ze złotej robiony. Kurwa, taki kawał szedłem. I to tak jakby wskazuje na to, że jakby na tym etapie zaawansowania skilla i w ogóle wszystkiego, takiemu poszukiwaczowi przygód jak ja w tej chwili, jakby nie opłaca się, kurde, być już poszukiwaczem przygód, nie? Już jesteś na etapie, że teraz to już powinieneś gdzieś tam siedzieć w pałacu i ewentualnie zajmować się sprawami wyższej wagi. No to wychodzi, nie? No bo to się nie opłaca już. Praktycznie. Takie łażenie. Dobra, spadamy w takim razie. Nie wiem, jak ja stąd wyjdę. Mam się teraz po tych grzybach wspiąć, czy kichuj? Get me out of here. Nie wiem, jakie stąd wyjdę. Musi być jakieś inne wyjście chyba. Może trzeba przepłynąć. Tak. Albo się wspinać po tych grzybach teraz, kurwa. Odejdź, bo będzie teraz misja. Fajnie, że mam się po tych grzybach wspinać. Że ten debil skakać nie umie. Kurwa, wyłaź z tej wody. Jak w Black Mesa zajebiście zrobili, nie? Że podpływasz do brzegu tylko
I on automatycznie wyskakuje. Kurwa, masz co za ulga. Ty, nie wiem, jak mam stąd wyjść. Utkłem. No nie, idę szukać jakiegoś innego wyjścia, bo tu nie widzę, żeby to zadziałało. Może jakoś tu trzeba wejść, coś tak z... No nie, nie wziąłem takiego... Aha, może... Dobra, czekajcie... Oła! Zgnilizną mózgu. Chryste. Tam jest jakaś skrzynia, by the way. Czy kurwa musi być jakoś tędy się udać? Ty, no nie da się tędy. Może tak, jakbym się rozpędził. Oby. Tylko, że ten debil to, że rozpędzanie też nic mu nie daje, nie? Po prostu. O, ty kurde. No właśnie. Podnoś te nogi, ty kurwa ciapo jebana. Matka cię nie uczyła? Może jeszcze wyżej. Czy tu? O, chyba dobrze idę. Chyba. Ja no teraz na dół schodzę znowu. A jedź pan w chuj. Może jest jakiś mechanizm, co te drzwi tam otworzy, tylko ja oczywiście nie zauważyłem. Później patrzę na odcinku, jak się renderuje, mówię, ja pierdolę, teraz się na to patrzyłem. Dobra, tu nie ma nigdzie wyjścia chyba. Patrzę, jakieś tajne przejście tam, kurwa, czy coś. No nie widzę nic. Z dupy, nie lubię tego. Może tu nie poszedłem nigdy. Coś nie wie. O! O, czy... O! Tak! To chyba tu. Czyli tego kurwa grzyba tu dać. Okej. Ale tu jest spadek. Może to dobry spadek. Okej, dobra, jest okej. Coś tu się wychodzi. Jehej! Cóż za emocjonująca przygoda. Jakież to kolejne czekają nas w następnych odcinkach z przygód w Skyrim Special Edition na modach.
Wygląda na to, że praktycznie wszystko żeśmy zbadali. Po drodze na wschód wiem, że ominąłem tam jakąś jaskinię czy coś. Jedną czy dwie, bo miałem na to... Ekhekhem. W następnym odcinku pójdziemy zabić rzygającego Corneliusa. Dostawimy cydr. Oraz powiemy Gergusowi, że mamy złe wieści. Oraz zwrócimy dziennik kolesiowi jakiemuś. I wygląda na to, że będziemy się żegnali z tą modyfikacją na razie. Ciężko oceniać rzecz, która jest niedokończona, aczkolwiek dosyć długo im to schodzi, rozmach jest dosyć spory. No i tak jest dosyć spora ta mapa, tutaj jest trochę rzeczy do zrobienia, ale pytanie brzmi... Czy było warto? Tego nie wiem i nie jestem w stanie ocenić, bo... Wiem, że dużo ludzi bardzo ceni tą modyfikację, więc pewnie ci, którzy przy niej cokolwiek robili, czy też robią, są bardzo cenionymi w tym momencie ludźmi w społeczeństwie tworzenia czegoś tam, modyfikacji i tak dalej. I tego im z całego serca życzę. Aczkolwiek mam nadzieję, że będą mieli lub mają już w swoim zeszycie więcej projektów, które są konkretniejsze i które na pewno bardziej im się opłacą. A czy tak jest, to nie wiem. Tak czy siak, dzięki, że wpadliście, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych materiałów i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.